Żółwik. Witajcie na kanale Hack Service. Ja jestem Łukasz, a to dysk WD 1,5 TB. Dysk ma odsłoniętą śrubę osi głowicy. To moja robota. Sprawdzałem wcześniej, w zasadzie dokonałem takiej małej, drobnej inspekcji, aby sprawdzić, z jakim rodzajem uszkodzenia będziemy mieli do czynienia i czy warto z tego robić materiał wideo. Uznałem, że warto, także będziecie mi towarzyszyli w dalszej naprawie tego dysku. Chciałbym też Was przeprosić za dość długą nieobecność na kanale, a brak nowych materiałów wideo wiązał się po prostu z przeprowadzką do nowego lokalu oraz tym, że dość sporo rzeczy musiałem tutaj zrobić sam. Niemniej mam nadzieję, że teraz częstotliwość pojawiania się nowych filmów wróci do normy, a ich jakość zarówno pod względem wizualnym, jak i merytorycznym będzie zdecydowanie lepsza. Ok, dokończmy otwieranie pokrywy i zabierzmy się do diagnostyki. Dobrze, ja już to widziałem, wy jeszcze tego nie widzicie. Aby wam to pokazać, użyję jakże popularnego zielonego światła. Jeżeli się dobrze przyjrzycie, to przy zewnętrznej krawędzi możecie zauważyć ślady zabrudzenia. Ślady te pochodzą od zapiłowania rampy parkingowej zespołu głowic. Jak doszło do takiego zdarzenia? Aby doszło do takiej sytuacji, dysk podczas pracy musi zostać w jakiś sposób uderzony, upaść na bok, a w tym momencie po prostu jego masa rotora ulega odchyleniu od jego naturalnej osi pracy. W związku z tym po prostu platery dosięgają plastikowych elementów rampy parkingowej, a ta zostaje spiłowana. Ja tutaj jeszcze nie podnosiłem platerów, jestem ciekaw, czy ślady zabrania części rampy parkingowej występują tylko na górnych powierzchniach, czy również są obecne na dolnych warstwach. No, myślę, że zaraz się przekonamy. W pierwszej kolejności zdemontujemy sobie zespół głowic, zdemontujemy parking i przystąpimy do demontażu platerów. Z mojej perspektywy widać dobrze, nie wiem, czy będzie widać na kamerze. Temperatura tarcia po parkingu spowodowała utworzenie się plastikowych włosków. Rampa w takim stanie kwalifikuje się tylko i wyłącznie do wymiany na sprawną. Odpowiadam na rodzące się właśnie pytania. Tak,
talerze zostały zamarkowane przed ich poluzowaniem i docelowym demontażem. W jaki sposób zostały zamarkowane, musi to pozostać jedną z tajemnic. Niemniej nie jest to mazak. Mazak ze względu na, nie wiem, słabą powierzchnię przyczepności zostanie starty podczas czyszczenia platerów i nie jest to skuteczna metoda. Nie, nie da się ustawić platerów idealnie tak, jak były ustawione w fabryce. Niemniej za pomocą software'ową możemy dokonać odczytu powierzchni z pełną spójnością danych. I ostatnie pytanie. Nie, nie we wszystkich dyskach jesteśmy w stanie dokonać czegoś takiego. Do ekstrakcji używamy podciśnieniowej przyssawki, a minimalizuje ona kontakt jakichkolwiek narzędzi z powierzchnią magnetyczną. Jest mniejsza niż pierścienie dystansowe oraz pierścień dociskowy. Zapewne interesuje Was też narzędzie, którego właśnie używam. Jest to takie moje koło garncarskie, urządzenie zrobione na zamówienie. A koledzy z zagranicznego labu używają w tym celu korpusu od dysku twardego, zdaje się chyba Toshiby, ale głowy sobie uciąć teraz za to nie dam. Ja stwierdziłem, że potrzebuję narzędzia, które będzie w stanie zapewnić mi lepszą ergonomię pracy. Muszę przyznać, że całkiem dobrze się to na razie sprawdza. Nie mam jeszcze pomysłu, jak zainstalować obudowę od elektroniki sterującej. Niemniej testy przeszły jak najbardziej pomyślnie. Okej. Spodnia krawędź trzeciego talerza również miała kontakt z parkingiem, a pozostałe powierzchnie zgaduję, że będą w podobnym stanie. Ok, wszystkie platery zdemontowane, przetransportujmy sobie niepotrzebne talerze na stand i weźmy plater numer 0. Zobaczmy, jak wygląda od drugiej strony. Ok, przyświećmy sobie jeszcze zielonym światłem. A dlaczego zielone światło? Otóż ludzkie oko jest najbardziej wrażliwe na zieloną barwę światła. Przyznam, że ja osobiście nie widzę różnicy pomiędzy białym, zielonym a czerwonym. Używam, bo już kupiłem sobie takie latareczki i szkoda, żeby się marnowały. A w tym miejscu chciałem Wam pokazać znacznik na platerholderze. Niestety ostrość nie została dobrze uchwycona. Jest tam po prostu pojedynczy pasek. Na każdym kolejnym dodaje się kolejny pasek znacznika, a w związku z tym wiemy, z którym platerem aktualnie pracujemy. Thank you.
Tak prezentuje się powierzchnia magnetyczna pierwszego talerza już po wyczyszczeniu. Niestety, samego procesu czyszczenia powierzchni magnetycznej nie pokażemy z kilku powodów. Głównym powodem jest to, że nad rozwiązaniem i aktualnym stopniem powodzenia procesu pracowaliśmy około 2, a nawet i 3 lat, jeżeli nie pamięć nie myli. A drugim powodem jest na pewno fakt, że osoby, które obejrzałyby ten materiał wideo, a mogłyby podejmować podobne zabiegi, w konsekwencji uniemożliwiając jakikolwiek odzysk danych na opracowywanych przez siebie nośnikach. Okej, to tyle gwoli wyjaśnień. Zamontujmy plater numer 0 w hermobloku i zabierzmy się za pozostałe 2 talerze. No i niestety samej wymiany głowicy oraz rampy parkingowej nie zobaczymy, ponieważ nie może być zbyt kolorowo i bateria w aparacie odmówiła posłuszeństwa. Pozostało pokazanie procesu odzysku danych. Dysk mamy już zmodyfikowany tak, aby poprawnie nam odczytywał powierzchnia. A kalibracja dysku, inicjalizacja do pracy trwa troszkę długo, ale właśnie już mamy uzyskaną gotowość. Wejdźmy zatem do narzędzi.
wykonajmy wszystkie potrzebne backupy modułów serwisowych, ROM-u itd., a następnie utwórzmy zadanie i sprawdźmy, czy uda nam się uzyskać listę katalogów i plików. Thank you.
Podsumowując, udało nam się uzyskać dostęp do pełnej listy MFT, wykonać kopię 100% wszystkich danych użytkownika. Danych nie było jakoś zatrważająco dużo, około 72 GB danych. Niemniej 100% sukces, całkiem niezły wynik. A dlaczego wyczyściliśmy powierzchnię, która znajdowała się teoretycznie pod parkingiem w miejscu, w którym głowica nie operuje? Otóż zabrudzenie to było na tyle wypukłe, że istniało bardzo duże ryzyko, że nowy zespół głowic również zostanie zabrudzony lub co gorsza uszkodzony. Okej, dzięki za Waszą uwagę, cześć i do zobaczenia w następnym filmie.